Astronauci po powrocie z podróży w kosmos zazwyczaj są o kilka centymetrów wyżsi niż przed opuszczeniem naszej planety. Twoje ciało zachowuje się dość niecodziennie, kiedy nie oddziałuje na nie grawitacja. W warunkach z zerową grawitacją pozbawione jest ciężaru, który uciska tkankę chrzęstną w kręgosłupie i stawach, dzięki czemu wydłuża się nieco. Nie trwa to jednak wiecznie i efekt po jakimś czasie mija. Podobna rzecz może przydarzyć się też na Ziemi. Możesz odrobinę urosnąć, kiedy kładziesz się do snu. Nie więcej niż centymetr, ale wciąż. To dlatego rano jesteś wyższy niż pod koniec dnia. Pewien dziwnie wyglądający grzyb, kolczakówka piekąca, ma zęby wyglądające jakby krwawiły. Nic dziwnego, że po angielsku nazywa się go krwawiącym zębem. Pod kapeluszem ma dziwaczne kolce kształtem przypominające zęby. Nie jest zbyt smaczny. Smakuje jak bardzo gorzki pieprz. Największe drzewo tropikalne na Ziemi sięga 100 metrów i waży ponad 82 tysiące kilogramów, co można porównać z wagą średniego samolotu pasażerskiego. Rośnie na Borneo w Malezji, a widok z jego wierzchołka zapiera dech w piersiach. Odkrył to lokalny wspinacz, próbując je zmierzyć. Wygląda na to, że najstarsza znana nam gwiazda może być nawet starsza niż sam Wszechświat. Nazywa się Matuzalem, znajduje się w gwiazdozbiorze Wagi i jest od nas oddalona o 190 lat świetlnych. Po przeanalizowaniu danych o jej jasności, rozmiarze, strukturze i składzie, naukowcy stwierdzili, że ma ona prawdopodobnie około 11,5 miliarda lat. Między jej faktycznym wiekiem a wiekiem określonym przez naukowców może być 800 milionów lat różnicy, ale jeśli gwiazda naprawdę jest starsza niż Wszechświat, może to oznaczać, że Wielki Wybuch wcale nie był początkiem wszystkiego. Najmniejszym ssakiem na świecie jest ten tyci słodki zwierzak zwany świnionosem malutkim. Jego nos przypomina świński ryjek, a oczy są malutkie i ledwo widoczne. Mają nie więcej niż 2,5 cm długości, a rozpiętość ich skrzydeł to około 18 cm. Twój nos, palce, dłonie i inne części ciała łatwo mogą zamarznąć, ale gałki oczne bardzo dobrze radzą sobie z zimnem. Nie musisz ich nawet specjalnie chronić. Kiedy ludzie nakładają gogle albo okulary, robią to zazwyczaj, aby chronić oczy przed wiatrem lub światłem odbijającym się od śniegu, a nie przed zimnem, niezależnie od temperatury. W przeciwieństwie do innych części twojego ciała, do oczu przez cały czas dostarczana jest ciepła krew, nawet w najzimniejszym otoczeniu. W oczach jest mnóstwo naczyń krwionośnych, które bez przerwy je nagrzewają. Są też umiejscowione głęboko w twojej głowie, gdzie tłuszcz, tkanka i kości pomagają utrzymać je w cieple. Tak długo, jak funkcjonuje reszta ciała, oczy nie zamarzną. Są trzy powody, przez które kręcone włosy są... cóż, kręcone. Po pierwsze, mieszek włosowy, z którego wyrasta kręcony włos, ma owalny kształt, podczas gdy mieszek, z którego wyrasta włos prosty, jest okrągły. Po drugie, włos kręcony wyrasta z powierzchni skóry pod większym kątem niż włos prosty, przez co kręci się już w trakcie wzrostu. Po trzecie, kształt kręconych włosów pomaga wytworzyć wiązania chemiczne między cząsteczkami białka włosa, co powoduje, że kręci się on jeszcze bardziej. Słynna wieża w Pizie jest przechylona dlatego, że została wzniesiona na miękkim terenie. Musiało to być frustrujące dla ludzi, którzy ją wybudowali. Miękki teren mógł ją też jednak częściowo uchronić przed potencjalnymi trzęsieniami ziemi. Dzięki ziemi i wysokości wieży budowla nie rezonuje z wibracjami wytwarzanymi przez trzęsienie. Miękkie podłoże przechyliło wieżę, ale jednocześnie pozwoliło jej przetrwać do dnia dzisiejszego. Kolosalne kałamarnice posiadają największe oczy na Ziemi. Mają 28 cm średnicy, czyli więcej niż duży talerz, a soczewka wielkością przypomina pomarańcze. Oczy kolosalnej kałamarnicy wypełnione są wodą. One same też są całkiem spore i mogą osiągnąć nawet do 13 metrów długości. Jesteś fanem czekolady, ale chciałbyś zacząć jeść bardziej zdrowo i zastąpić ją jakimś owocem? Na pewno ucieszy cię wieść o tym, że istnieje owoc, którego smak przypomina czekoladowy pudding. Nazywa się Diospyros nigra i jest gatunkiem kaki pochodzącym z Ameryki Południowej i Centralnej. Zjedz go, kiedy jest dojrzały, a odniesiesz wrażenie, że masz w ustach słodki krem z odrobiną czekolady. Gdy zauważysz starą książkę albo gazetę, najprawdopodobniej zauważysz pożółkłe kartki.
Papier wytwarza się z drewna, które głównie składa się z białej celulozy. Drewno zabiera też ligninę, ciemną substancję, która ląduje w papierze razem z celulozą. Działa jak klej, który spaja celulozę, umożliwiając drzewom utrzymanie pionu i utwardza drewno. Kiedy wystawisz ligninę na działanie promieni słonecznych i powietrza, papier żółknie. Światło jest znacznie szybsze niż dźwięk. Prędkość światła to maksymalna prędkość, z jaką informacja może pokonać drogę z punktu A do punktu B. Światło przemierza próżnię z prędkością, której nic nie pobije, a na pewno nie będzie to dźwięk, który w próżni nie istnieje. Kiedy muzea nie pozwalają na robienie zdjęć, to zazwyczaj dlatego, żeby flash aparatu nie zniszczył obrazów i pigmentów. Niektóre pigmenty są bardziej wrażliwe na światło niż inne. Oznacza to, że reakcja chemiczna niszcząca pigment zachodzi szybciej, kiedy ten jest wystawiony na działanie światła. To dlatego w galeriach i muzeach oświetlenie jest odpowiednio dobierane. Nie ma jednak żadnych dowodów na to, że współczesne aparaty w telefonach mogą uszkodzić obrazy. Ich technologia jest w końcu coraz bardziej zaawansowana. W łodziach podwodnych używa się czerwonego światła, ponieważ ludzkie oko jest mniej wrażliwe na dłuższe fale. Łodzie podwodne korzystają z czerwonego światła, kiedy na zewnątrz jest zbyt ciemno, a załoga musi iść na wartę albo użyć peryskopu. Dzięki czerwonemu światłu ich wzrok łatwiej się dostosowuje do warunków. Podobna technologia używana jest w planetariach, niektórych kinach i wieżach kontrolnych na lotniskach. Czerwone światło sprawia, że wzrok łatwiej się adaptuje, przechodząc z jasności w mrok. Światło przyciąga ćmy, co w większości przypadków kończy się dla nich fatalnie. Niestety owady nic nie mogą na to poradzić i nikt do końca nie wie, dlaczego tak się dzieje. Niektóre gatunki ciem wykorzystują naturalne światło do orientacji w terenie, kiedy na zewnątrz jest ciemno. Inna teoria mówi, że lecą w stronę światła, uciekając przed większymi zwierzętami. Kiedy ćma zbliża się zbyt blisko światła, zostaje najprawdopodobniej oślepiona i nie może określić swojej pozycji. Może też dezorientować ją iluzja optyczna, pasmo Macha, przez którą wydaje jej się, że na obrzeżach światła znajdują się ciemne, bezpieczne miejsca. Według innej teorii, samce ciem mylą zapach i ciepło bijące od świeczek z samicami. Słoje drzewa informują nas o jego wieku. Mogą też rozszerzać się podczas wilgotnych okresów, co informuje nas o warunkach pogodowych w danym roku. Kiedy słoje są grubsze, oznacza to, że dany rok był deszczowy i odwrotnie. Kiedy rok był suchy, słoje są cienkie. Gdy siedzisz w zimnej wodzie, jest to znacznie przyjemniejsze niż stanie na powietrzu o tej samej temperaturze. Dzieje się tak dlatego, że podniesienie temperatury wody wymaga więcej energii niż podniesienie temperatury powietrza. Warstwa wody, która otacza twoje ciało, nagrzewa się dość wolno, a różnica temperatur pomiędzy ciałem a wodą jest duża. To dlatego poziom utraty ciepła pozostaje wysoki. Kiedy jesteś w wodzie, ciepło pomoże utrzymać ci kombinezon neoprenowy. Ma on wystarczająco drobne pory, aby utrzymać otaczającą cię wodę stosunkowo nieruchomo. Niebo jest niebieskie, ponieważ promienie słoneczne rozpraszają się w momencie, gdy rozbijają się o cząsteczki powietrza w atmosferze. Same promienie słoneczne składają się ze wszystkich kolorów tęczy. Nie da się przywołać pojedynczego wspomnienia. Kiedy próbujecie przypomnieć sobie jakiś szczegół, na przykład kolor koszulki znajomego, z którym widzieliście się w zeszłym tygodniu, przypomnijcie też sobie pozostałe detale, takie jak miejsce spotkania czy temat rozmów. Za pamięć odpowiedzialna jest część mózgu zwana hipokampem i to właśnie tam wspomnienia łączone są w całość wraz z najdrobniejszymi szczegółami. Kubki smakowe żyją przeciętnie jakieś 10 dni. Są to skupiska komórek czuciowych w języku. Im bliżej jego powierzchni znajduje się taki receptor, tym szybciej obumiera. Właśnie dlatego, nawet kiedy poparzycie się w język, dość szybko odzyskujecie smak. Jedna z teorii o déjà vu mówi o tym, że jest to pewne opóźnienie w przetwarzaniu informacji. Naukowcy twierdzą, że zjawisko powstaje, kiedy mózg przenosi informacje z jednej strony na drugą i w trakcie następuje mikrosekundowe opóźnienie. Oznacza to, że mózg otrzymuje tę samą informację dwukrotnie i przetwarza ją jako zdarzenie, które miało już miejsce.
tylko 30% ludzi potrafi poruszać nozdrzami, a 1/3 populacji umie wygiąć kciuk do tyłu. Niektórzy potrafią wydawać buczący odgłos w głowie. Wystarczy, że napną mięśnie uszu i szczęki. W uchu znajduje się mały mięsień, który tłumi głośne dźwięki, na przykład podczas przeżuwania pokarmu, ale niektórzy potrafią go napiąć, co wywołuje słyszalne wibracje. Opuszki palców są czułe, ale i tak setki razy mniej wrażliwe niż usta. Wdychamy mnóstwo różnych zanieczyszczeń, w tym 700 tysięcy fragmentów swojej złuszczonej skóry i to tylko jednego dnia. Zryw hipotoniczny to spazm, który pojawia się, kiedy zasypiamy. To nagłe spięcie mięśni, które występuje w fazie wolnofalowej snu. Daje złudzenie spadania. Jedna z teorii na ten temat sugeruje, że kiedy zasypiamy, mózg postrzega rozluźnianie mięśni jako znak, że coś nam zagraża i naprawdę spadamy. Dlatego wysyła sygnały do mięśni, by się napięły i tym samym nas ochroniły. Synestezja to wyjątkowa i bardzo rzadka umiejętność. Ludzie nią obdarzeni potrafią poczuć smak muzyki lub usłyszeć kolory. Tylko 1 na 2000 osób wykazuje tę zdolność. Dla niektórych kolendra smakuje jak mydło, ponieważ roślina zawiera substancję chemiczną, którą stosuje się w wyrobie tego kosmetycznego produktu, ale tylko od 4 do 14% populacji ma specjalne geny, które pozwalają ją wyczuć. 18% ludzi potrafi ruszać dwoma uszami jednocześnie, a 22% z nas umie poruszać tylko jednym. Udaje im się napiąć słabe, szczątkowe mięśnie odziedziczone po przodkach, którzy dzielili tę cechę z kotami. Siniaki z czasem zmieniają kolor. Pojawiają się, ponieważ pod skórą dochodzi do krwawienia. Maleńkie naczynia krwionośne ulegają zmiażdżeniu, a część krwi zostaje tam uwięziona. Na początku siniak jest czerwony, ponieważ krew zawiera dużo tlenu, a potem, gdy jego poziom spada, krwiak robi się fioletowy, zielony, żółty, a nawet szary. Pot nie ma zapachu. Za nieprzyjemną woń odpowiadają bakterie znajdujące się na skórze. Kiedy pot wydostaje się przez pory, bakterie rozkładają go na kwasy, a większość dezodorantów działa po prostu bakteriobójczo. Kiedyś ludzie znacznie częściej śnili w biało-czarnych barwach. Wszystko dlatego, że nie było wówczas kolorowych telewizorów. Ser z niebieską pleśnią to kolejna rzecz, która wpływa na sny i sprawia, że stają się bardziej żywe. Skorupki kurzych jaj można wykorzystać do odbudowy ludzkich kości. Zawierają one węglan wapnia, który jest obecny w naszym szkielecie. Jedzenie serwowane w samolocie smakuje inaczej niż na ziemi. Wszystko dlatego, że z powodu suchości i ciśnienia w kabinie kubki smakowe stają się nawet o 30% mniej wrażliwe. Dotyczy to szczególnie słonych i słodkich potraw. Nozdrza nie pracują cały czas tak samo. Oddychamy głównie jedną dziurką nosa, a po jakimś czasie następuje zmiana stron. Bez śliny nie poczulibyśmy smaku jedzenia. W kubkach smakowych znajdują się chemoreceptory, które rozpoznają różne smaki. Potrzebne jest jednak nieco wilgoci, aby ich cząsteczki mogły się z nimi powiązać. Co ciekawe, nie czujemy smaku jedzenia, które nie rozpuszcza się w ślinie. Mózg nie może nas boleć. Znajduje się w nim co prawda ośrodek bólu, ale sam nie ma żadnych receptorów. Ból głowy wywołują nerwy, tkanki i naczynia krwionośne, które otaczają mózg. Jeden ludzki włos może unieść ciężar 100 gramów, czyli tyle, ile waży tabliczka czekolady. Paznokcie u stóp rosną prawie 4-krotnie wolniej niż paznokcie u rąk, które są bardziej narażone na czynniki zewnętrzne i częściej używane. Na pewno macie co najmniej kilka zdjęć, na których wyszły wam czerwone oczy. Gałki oczne nie są przystosowane do odbioru ogromnej ilości światła z lampy błyskowej. Źrenice się rozszerzają, a światło odbija się od naczyń krwionośnych w naczyniówce. Jest to warstwa tkanki w tylnej części oka, która odżywia siatkówkę. Prawe płuco jest większe od lewego, ponieważ po lewej stronie musi się znaleźć miejsce na serce. Zęby to jedyna część ciała, która nie potrafi się sama regenerować.
Mięsień żwacz. To najsilniejszy mięsień pod względem masy. Razem z pozostałymi mięśniami szczęki może wywrzeć nacisk 90 kg na trzonowcach i 25 kg na siekaczach. Cebule wydzielają drażniącą substancję chemiczną. Pobudza ona gruczoły w oczach, które zaczynają produkować łzy. Nos jest w stanie zapamiętać nawet 50 tysięcy zapachów i odróżnić ich ponad bilion. Każdy z nas ma swój własny, niepowtarzalny zapach, z wyjątkiem bliźniąt jednojajowych. To geny determinują woń naszego ciała, ale zależy ona również od diety, higieny i środowiska. Jedzenie śniegu nie jest najlepszym sposobem, żeby się nawodnić. Organizm zużyje zbyt dużo energii, by przemienić go w wodę. Śnieg może co prawda ugasić nieco pragnienie, ale jednocześnie obniży temperaturę ciała, co nie jest wskazane w sytuacji, gdy musicie przetrwać w trudnych zimowych warunkach. W pozycji stojącej spalamy od 100 do 200 kalorii na godzinę, natomiast siedząc spalamy od 60 do 130 kalorii, a wszystko zależy od wzrostu, wagi, płci i wieku. Pewnie nieraz zabolała Was głowa po szybkim zjedzeniu loda. W ten sposób mózg daje Wam do zrozumienia, żebyście zwolnili albo nawet przestali jeść coś tak zimnego. Rzęsy mają osłaniać oczy i chronić je przed piaskiem, wilgocią, kurzem i pyłkami w powietrzu. Wyczuwają, kiedy coś zbliża się za bardzo do oka, na przykład kiedy owad leci prosto na Was i wyzwalają odruch mrugania. Mruganie służy też wypłukiwaniu maleńkich drobinek i zanieczyszczeń, które utknęły w punktach łzowych oka. To małe otworki w powiekach, z których wypływają łzy. Brwi chronią oczy przed spływającym potem. Oprócz tego skóra i kształt czaszki w tym miejscu sprawiają, że pot może spływać bokami twarzy. Człowiek nie jest ani najszybszy, ani najsilniejszy, ani też największy w królestwie zwierząt, ale jest za to najlepszy w biegach długodystansowych. Wszystko dlatego, że mamy długie nogi, a nasz organizm się poci i może regulować swoją temperaturę. Nasi przodkowie już dawno temu polowali na zwierzęta, bardzo długo za nimi goniąc, i w taki sposób wykańczali mniejsze stworzenia. Do 5 podstawowych zmysłów zaliczamy smak, dotyk, wzrok, słuch i węch. Ale na tym nasze zdolności się nie kończą. Propriocepcja to zdolność do określania położenia części ciała, nawet jeśli ich nie widzimy. Na przykład doskonale zdajemy sobie sprawę, kiedy trzymamy rękę za plecami. Gdyby człowiek był ośmiornicą, nie miałby takiej umiejętności. Stworzenie to jest świadome istnienia swoich macek tylko pod warunkiem, że je widzi. Termocepcja to zmysł odczuwania temperatury. Mamy też zmysł równowagi. Istnieje też coś takiego jak nocycepcja, która odpowiada za odczuwanie bólu. Jest jeszcze percepcja czasu, która pozwala odczuwać upływające chwile. W królestwie zwierząt wyróżnia się jeszcze więcej zmysłów, na przykład elektrocepcję i magnetocepcję, ale ludzie ich nie mają. Nie da się zobaczyć kubków smakowych. Te małe guzki na języku to brodawki językowe. Istnieją ich 4 rodzaje: okolone, liściaste, grzybowate oraz nitkowate. Z wyjątkiem ostatnich, wszystkie są pokryte kubkami smakowymi. Brodawki nitkowate są odpowiedzialne za zmysł dotyku na języku. Mały palec u ręki odpowiada za 50% całkowitej siły w dłoni. Wątroba to bardzo ważny organ, który ciężko pracuje i pełni 500 różnych funkcji. W 10% jest zbudowana z tłuszczu. Wątroba może się regenerować. W czasie gorącej kąpieli można spalić tyle kalorii, co podczas półgodzinnego spaceru. Ludzie potrzebują zwykle 7 minut, żeby zasnąć. Czas ten ulega skróceniu tuż po smacznym i obfitym posiłku. Serce człowieka ma przeciętnie wielkość jego pięści. Każdego dnia bije 115 tysięcy razy i pompuje 7,5 tysiąca litrów krwi. Ten młody człowiek w garniturze skrywa pewien sekret. Jest w łazience, stoi przed lustrem i myje twarz zimną wodą, aby poprawić sobie nastrój. Nie ma tu nikogo poza nim, a jednak nie jest sam.
Chłopak wygląda na zdenerwowanego. Klepie się po policzkach, patrzy w lustro i mówi: nie martwcie się, poradzimy sobie. Robimy to już tak długo, wygramy. Użył zaimka my nie z powodu rozdwojenia jaźni. Nie mówił też do kogoś przez telefon. Powiedział my, bo zna pewną tajemnicę. Technicznie rzecz biorąc, nie jest człowiekiem, ale zbiorem miliardów żyjących stworzeń. On, ty i wszyscy inni ludzie na świecie nie są tymi, za kogo się mają. Ciało człowieka składa się tylko w 43% z ludzkich komórek. Pozostałe 57% to mikroby i bakterie. Już pora, żeby ten gość zdradził nam swój sekret. Wejdź na wagę. Widzisz liczbę, jaką pokazuje? Odejmij od niej więcej niż połowę, a otrzymasz swoją rzeczywistą wagę. Cała reszta to mikroskopijne organizmy. Ciężko w to uwierzyć. Czy twoje ciało nie powinno ciągle zmieniać kształtu albo rozdzielać się na mniejsze kawałki? Nie powinieneś widzieć, jak twoja skóra pulsuje i porusza się? Nie dzieje się tak z dwóch powodów. Po pierwsze, mikroby są malutkie, a ich ruchy nie są widoczne. Po drugie, większa część ich środowiska jest ciemnym miejscem, którego nie dostrzegamy. Miejscem, do którego nie dociera tlen. Mówimy o jelitach, gdzie przebywają miliardy tych żyjątek. Czujesz, że jest tam tłoczno, co? Niektóre zjawiły się jeszcze przed naszymi narodzinami, ale większość z nich to koloniści, którzy przybyli wraz ze spożywanym jedzeniem i wodą. Wszystkie mikroby znajdujące się na powierzchni twojego ciała pochodzą z otoczenia. Każdy skrawek twojej skóry jest nimi pokryty. Możesz próbować ile chcesz, ale się ich nie pozbędziesz. Mikrobów jest więcej niż komórek ludzkich. Na nasz genom składa się jakieś 20 tysięcy genów. Ilość genów mikrobów w ludzkim ciele sięga od 2 do 20 milionów. Oznacza to, że zasadniczo bliżej nam do mikrobów niż do ludzi. Na szczęście nie jest to takie złe. Genom mikrobów uzupełnia nasz. Taki model egzystencji otwiera przed medycyną wiele możliwości. Ludzki mikrobiom zawiera bakterie, grzyby i inne mikroorganizmy. Wszystkie dzielą się na wiele gatunków, a każdy typ pełni określone role. Niektóre mikroby są odpowiedzialne za ekstrakcję witamin z pożywienia, inne pomagają w rozkładzie szkodliwych substancji, jeszcze inne pomagają twojemu brzuchowi przetrawić jedzenie. Inna grupa reguluje układ odpornościowy, chroniąc organizm przed chorobami, pasożytami i wirusami, a jeszcze inna odpowiada za kontrolę wagi. Krótko mówiąc, mikroby czynią twoje życie lepszym, pomagają ciału dobrze funkcjonować i wpływają na twoje zdrowie. Istnieją też mikroorganizmy, które powodują wiele chorób, upośledzają odporność albo negatywnie wpływają na ważne narządy wewnętrzne. Wyobraź sobie, że dokładnie wiesz, jaka bakteria wpływa na twoje złe samopoczucie. Mógłbyś znaleźć sposób na to, żeby się jej pozbyć. Mógłbyś to zrobić przy pomocy tabletki z trucizną, działającą tylko na konkretne mikroby. Po jej połknięciu wszystkie te szkodniki byłyby usuwane. Choroba może pojawić się ze względu na niedobór dobroczynnych bakterii. To jeden ze sposobów na leczenie pacjentów. Powiedzmy, że odkryłeś, jaka grupa mikrobów pomaga wzmocnić mięśnie. Następnie dowiedziałeś się, który pierwiastek śladowy pomaga tym bakteriom działać szybciej i bardziej efektywnie. Zacząłeś dodawać tę witaminę do jedzenia albo po prostu łykać tabletkę zawierającą miliardy mikrobów. W rezultacie twoje mięśnie zaczęły rosnąć 2 razy szybciej. Obecność pewnych mikroorganizmów albo ich brak może pokazać, w jakim stanie jest twój organizm. Dzięki małej próbce można określić stan twojego zdrowia, czy też wskazać choroby, na które cierpisz. Każdy może usprawnić działanie swojego ciała nie tylko przy pomocy inżynierii genetycznej, ale i medycyny mikrobiologicznej. Studiowanie ludzkich mikrobów jest tańsze, bardziej efektywne i szybsze niż droga i skomplikowana modyfikacja genów. Ten obszar dopiero zaczyna się rozwijać, ale już możemy podzielić się ciekawymi odkryciami. Niegdyś uważaliśmy, że mikroby to nasi wrogowie i korzystaliśmy z wielu sposobów, żeby je zwalczać. Jednak pozbywając się szkodliwych bakterii, pozbywaliśmy się też tych dobrych. Dziś naukowcy rozumieją, że mikroby mogą zarówno odbierać, jak i ratować życie, więc zaczęli badać ten temat na dużą skalę. Przyjrzyjmy się pandzie wielkiej. To zwierzę, mające pod skórą duży zapas tłuszczu, jest wszystkożerne. Rzadko spożywa mięso. Jego dieta składa się głównie z jagód i pędów bambusa, których zimą jest jednak za mało. W
Wtedy panda musi zadowolić się liśćmi bambusa. Tego rodzaju pożywienie ma niewiele kalorii i prawie wcale nie ma w nim białka. Mimo to, po zimie te zwierzęta nie tracą na wadze. Naukowcy dowiedzieli się niedawno, jak to jest możliwe. Pandy zawdzięczają to wyjątkowemu mikrobiomowi. Każdej zimy w ich jelitach namnażają się wyjątkowe bakterie. Mikroby te o wiele skuteczniej wyodrębniają i syntezują przydatne substancje z liści bambusa, przez co waga pandy nie ulega zmianie. Naukowcy umieścili te bakterie w myszach polnych. Małe gryzonie zaczęły znacznie szybciej przybierać na wadze. Hamburgery, ciasta i inne ciężkostrawne posiłki mają mnóstwo kalorii i wspierają rozwój kolonii bakterii, które wpływają na to, ile ważysz. Miliony gatunków mikrobów pełnią miliony funkcji. W teorii każda z tych funkcji może przysłużyć się człowiekowi. Wyobraź sobie, że chcesz stracić albo przybrać na wadze. Żeby osiągnąć swój cel, wystarczyłoby dodać do obiadu odpowiednie mikroby. Chcesz lepiej spać albo zwalczyć senność? Spożyj mikroby, które wpłyną na produkcję melatoniny. Chcesz wzmocnić tkankę kostną? Nic prostszego. Bakterie nie znajdują się tylko w naszych organizmach. Są wszędzie. Część naszej planety składa się z mikrobów. Te malutkie żyjątka nieustannie się rozmnażają. Spójrz tylko, na twojej klawiaturze jest ich trylion. Jedna bakteria zwiększa rozmiar i dzieli się na dwie inne. Po kilku minutach obie znów ulegają podziałowi i mamy już cztery mikroorganizmy. Każdy z nich ponownie dzieli się na dwie części. Kolonia bakterii rośnie szybko. Rozmnażając się w takim tempie, jeden mikrob może wydać na świat tonę potomstwa w zaledwie 24 godziny. Po 5 dniach bakterie wypełniłyby morza i oceany i ważyłyby więcej niż cała planeta. W idealnych warunkach mogłyby błyskawicznie przejąć władzę nad światem. To jednak nigdy nie nastąpi, ponieważ perfekcyjne warunki do niekontrolowanego rozmnażania się bakterii nie istnieją. Szybkość, z jaką się rozmnażają, porównywalna jest do tempa, w jakim ulegają destrukcji. Suche powietrze, woda, światło, wysoka temperatura, gazy, wilgoć – wszystkie te czynniki pomagają kontrolować ich populację. Jednocześnie mikroby są odpowiedzialne za większość reakcji chemicznych na Ziemi. Przejrzałe jabłko, które upadło na Ziemię, gnije dzięki bakteriom i drobnoustrojom. Mikroorganizmy tworzą też pleśń na chlebie. One nie tylko istnieją i wpływają na stan materii oraz innych żywych stworzeń. W świecie mikroorganizmów trwa niekończąca się walka o przetrwanie. Duża bakteria absorbuje mniejsze. Mikroby z kolcami pokonują te o podłużnym kształcie. Istnieją także wirusy, które przenikają do wnętrza bakterii i infekują ją swoimi komórkami. Mały wirus może zniszczyć całą kolonię mikrobów. Wirusy mnożą się i przejmują coraz większe terytorium, aż do momentu, kiedy napotkają na swojej drodze silne komórki układu odpornościowego. Istnieją też stworzenia przypominające roboty. Wyglądają jak diamenty z mechanicznymi odnóżami. Pomimo tej niecodziennej aparycji są w 100% naturalne. Mają tylko jeden cel – zniszczyć wszystkie bakterie. Bakteriofagi stanowią dodatkową ochronę dla naszej planety przeciw niekontrolowanemu rozmnażaniu się mikrobów. Kiedy pewne mikroorganizmy mnożą się, pozostawiają za sobą odpady, które są szkodliwe dla ludzi. Bakteriofagi zwalczają te mikroby i ratują nam życie. Najważniejsze jest to, że nasi obrońcy nie mają na celu przejęcia władzy nad światem. Atakują tylko bakterie. Co sekundę na każdej możliwej powierzchni miliardy mikrobów walczą z miliardami bakteriofagów. Brzmi jak jakaś gra. Bakteriofag atakuje bakterie i wstrzykuje jej kod genetyczny posiadający osobne elementy, które łączą się ze sobą wewnątrz mikrobu i tworzą nowy bakteriofag, po czym niszczą bakterie od środka i przechodzą do atakowania kolejnej. Przyjrzyj się koniuszkowi swojego palca. Jest na nim sporo żywych istot, ale przetrwają tylko najsilniejsze. Zmyj jedne bakterie, a na ich miejscu pojawią się następne, które przejdą tu wraz z wodą. Wytrzyj mokry palec ręcznikiem, a nowe zarazki wskoczą na twoją skórę i bitwa rozpocznie się na nowo. Mówimy tu tylko o koniuszku jednego palca. Część bakterii w twoim ciele walczy o twoje zdrowie, starając się pokonać szkodliwych intruzów.
Niektóre mikroby w naszych jelitach są odpowiedzialne za dobry lub zły nastrój swojego gospodarza. Istnieją też bakterie pasożytnicze, które mogą wpłynąć na działanie Twojego mózgu, na to, jak myślisz oraz jakie odczuwasz emocje. Niektóre z nich potrafią kontrolować zachowanie zwierząt i insektów. Naukowcy ciągle odkrywają nowe fakty o świecie mikroorganizmów. Podsumowując, bakterie rządzą światem. Pojawiły się na długo przed ludźmi i pierwszymi zwierzętami i najprawdopodobniej nas przeżyją. Zastanów się nad tym.